Tak, coś tu jest. Dziwię, że dalej okrążenie wiozą. Pierwsze to tam wiesz. Pierwszego stracić nie, że. Nie jechaliśmy tu chyba nigdy w takich niby nocnych warunkach, bo to jakoby nocne warunki są bardzo, to jest ładnie. To teraz dobiłeś mi gwoździa, to już nie wiozę. Ale pierwszego nigdy nie żał. Helikopter zbił mi do 30 km. Oświetlony tunel. Ale spróbuję zwrócić uwagę na helikopter, jak będę jechał. Jeszcze taką chmurę piachu rzucił w oczy. A, no tak. Ta piosenka doktora Hakenbusza jest o wiatrze z piachem, co wieje w ryj. Musiało być jak z tej piosenki. Masz tak twórczości tego zacnego kompozytora. O. Tytuł piosenki tak w zasadzie większość tekstu już zawiera. Oj, ale poniosło bokiem zasłużony corner cut. No tak, jeszcze te myśliwce jakieś w formacji leciały. Nie mają co robić, tylko latać nocą nad pustynią. O kurwa, obejrzałem się za plecy, jak ładnie to wygląda za plecami tutaj. Zerknij sobie na następnym lapie, fajny widoczek jest. Na razie wizualnie wszystko bardzo podoba. Nie jest tak bardzo ciemno, ale oświetlenie nocne już odpalone. Jakaś dama tam jest też chyba. Tak, jest dama. O, 40, 27 klatek. A chyba poniżej stówki było przy helikopterze, masz rację. Nigdy wcześniej tego nie zauważyłem, że aż tak tutaj spada. A masz jakieś inne ustawienia graficzne, możesz mieć teraz inne troszkę. Ważnie jechać, muszę coś tak. Punkt hamowania znaleźć mądrzejszy. Bardzo źle się poślizgnąłem w tym momencie. Tak, ja na poprzednim. Tylko, że ty pojechałeś szerzej, a ja za wąsko. I teraz widok za plecy. Dzięki temu budujesz tam zakręt. Ale nie tak bardzo. Jest tama, tak? Widać teraz. Helikoptery to powinno się w ustawieniach dać domyślnie wyłączyć. Pamiętam, że w gridzie w dwójce i w autosporcie helikoptery były zblokowane na 30 fpsów. Tak mi się te śmigła kręciły nie za bardzo. Ale pewnie klatek nie odejmowałem.
Pytanie, czy w dzień też by atak tak mocno mi ciało przy helikopterze. Może ten efekt jest taki spektakularny, tylko właśnie w takiej porze dnia. Sekundę, już zapomniałem, że tu się coś takiego jak czasy okrążeń są i tak patrzę, a tu sekunda do przodu. W samym środku tej kurzawy helikopterowej przejechałem. Było wpyte. Ej, to jak masz sekundę, to co ty tam za lap zrobiłeś? Nie wiem, czekaj, poszukanie ci powiem. Nie wiem, czy dowiozłem sekundę, ale mam 1.24.3. O, to ja 1.24.15. Teraz. Tutaj nie umiem na ten wiraż się jakoś tak dobrze wkręcić. Fajne to Audi, spodziewałem się, że to będzie jakieś takie mniej jeżdżalne, klosowate, a całkiem taki nawet zręczny samochód. Przepraszam. Tak, no dosyć się tu jeździ. Szykany, takie zmiany kierunku gwałtowne to może nie jest jego najmocniejsza strona, ale... Akcja doskonała. Blokuje się strasznie na hamowaniu, niestety przejechałem się teraz na tym. Trzeba uważać z hamowaniem. Będzie corner kacik. No. Za blisko byłeś i nie wiedziałem, co zrobić. Chciałem się zrugać, ale też zrąbałem ten zakręt, więc nic nie powiedziałem. Nie, ja bym go pojechał lepiej, ale byłeś tak blisko, że bałem się hamować po prostu. Oj! Ojej! Myliło mi się, myślałem, że to... Baterie w padzie się rozładowały, czy co? Myślałem, że to ostatni zakręt już, a to jeszcze... Bardziej przedostatni. Przedostatnia sekwencja. Nawet nie przedostatni. Tak. Podobnie się tak wyjeżdża z tunelu i się zamyśliłem. From start to finish, tak, taka jest tak było. Opowieść. Sam to widziałem.